Witam Was. Pomyślałam sobie, że jak obrać ziemniaki latem, kiedy one nie mają jeszcze takiej grubej skórki. Wiadomo, że dorośli wiedzą, ci co już robili, ale dla tych nowych, co zaczynają gotować, chcę pokazać, że takich ziemniaków nie musimy obierać grubo, bo wtedy się traci dużo ziemniaka i też te witaminy. Proszę zobaczyć, myjemy w wodzie i po prostu te ziemniaki skrobiemy tą skórkę. I myślę sobie, że jak zrobię taki 2-3-minutowy filmik o tych ziemniaczkach, to też Wam się przyda. Tak samo jak smażenie cebuli, prosiliście mnie, żeby pokazać, jak się smaży cebulę, a więc pokazałam. I widzę, że mnie też oglądacie, jak się smaży cebulę, na przykład do pierożków, bo niektórzy nie wiedzą, zwłaszcza ci, co zaczynają gotować. A więc zapraszam serdecznie młode mamy na moje zupki, na gotowanie. A więc proszę zobaczyć, ziemniak jest wyskrobany ładnie, bez żadnej skóry. I teraz tak, tutaj sobie już nastawiłam. Oczywiście zalewamy zimną wodą albo ciepłą. To chyba nie przeszkadza, a te duże ziemniaczki można przekroić na pół, ponieważ te małe, one się szybko Wam gotują, a na te duże trzeba by było długo czekać. A więc ja kroję na pół. Teraz zaraz posolimy około płaskiej łyżki soli. Na taki garnek, jak ja tutaj mam, będzie, ja tutaj mam dużo tych ziemniaków, około mam 1,5 kg ziemniaków, płaska łyżka soli. Woda musi być lekko słona, wtedy one się gotują. Nie mogą być przesłone. Jeżeli by Wam się wydawało, że przesoliliście, to proszę szybciutko zlać wodę i zalać gorącą wodą. To zacznie Wam się zaraz szybciutko gotować i będzie wszystko dobrze. Doprowadzamy do stanu wrzenia. Jak się zagotują, zmniejszamy przynajmniej o połowę. Możemy wtedy troszeczkę uchylić. Teraz zamykamy. Jak się zagotują, zmniejszamy o połowę palnik, uchylamy lekko i one na wolnym ogniu gotują się jeszcze około 45 minut. Myślę, że młode ziemniaki potrzebują. Zobaczymy, dzisiaj nastawimy. To Wam powiem na koniec, ile mnie to kosztowało czasu. Ziemniaczki się już zagotowały. I zmniejszamy na 3. Gotują się 45 minut. Ziemniaczki odcedzone. Muszą troszeczkę obecną na palniku, małym ogniu. Dałam troszeczkę koperku i niech one sobie schną, żeby nie były mokre, żeby były suche. I to jest wszystko na temat gotowania ziemniaków. Proszę zobaczyć, jak wyglądają. A więc do widzenia i do zobaczenia.